No cześć. Opowiem o moich wrażeniach po drugim odcinku Pierścieni Władzy. No, tak jak ostatnio mówiłem, traktuję go jako fajną przygodówkę fantasy, nie jako całość Władcy Pierścieni. I tak do tego serialu podchodzę na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o fabułę, to na pewno nie zmienię zdania. Na pewno osoby, które tego nie oglądały i nie znają książek, po obejrzeniu będą traktować to jako wstęp do Władcy Pierścieni. No nie dziwię im się. Jeżeli chodzi o samą fabułę i same postacie, to w kontekście serialu fantasy, no to fabuła całkiem fajna. Męczące są trochę elementy fabuły związane z Galadrielą. Niestety tam trochę się fabuła wlecze. Sama Galadriela w tym odcinku też nie przedstawiała żadnych ciekawych wątków, więc ten segment no kompletnie mi nie odpowiadał. Jeżeli chodzi o fabułę, o historię Hardfootów, tu już było więcej akcji. Fajne segmenty były z krasnoludami i Erlondem. Tutaj naprawdę na plus. No a segment z ludźmi, jak segment z ludźmi. Jedynie co kuje w oczy to czarny elf oraz krasnoludzka księżniczka bez brody. No ale traktując ten serial nie jak Władcę Pierścieni, da się to przeżyć. A jako serial Władcy Pierścieni, no już jest gorzej. Jeżeli chodzi o sam serial fantasy, to fajny. Jeżeli chodzi o serial w kontekście Władcy Pierścieni, no to słabiutko. O tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Hej.